Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zagrajmy w Assassin's Valhalla. Jest to gra, na którą bardzo długo czekałem. Dlaczego nie gram od razu po premierze? Ponieważ nie miałem czasu. I tak tego odcinka i tak nie zobaczycie od razu, kiedy go nagram, tylko za jakiś x czas. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. Więc zachęcam do serii, na pewno będzie fajna, długa. I możecie ubolować na tym, że ogrywam gierkę nie na live, tylko w odcinkach, ale tak na razie jest dla mnie najlepiej. Live odstawiam odstawkę tak troszeczkę, ale nie mówię, że nie wrócę. Więc przechodzimy do rozgrywki. Troszeczkę tam pograłem, żeby zobaczyć co jak chodzi. Poustawiałem sobie ustawienia graficzne, aby wszystko ładnie banglało, więc mam nadzieję, że będzie ok. Oczywiście nowa gra. Poszukiwacz przygód, wikinga bierzemy i ucznia bierzemy. Myślę, że takie ustawienia będą dla mnie jak najbardziej komfortowe do gry. A my wczuwamy się w naszego wikinga. No i pierdykło. Silence, you children of gods, and heed my tale of time's beginning. All was dark. There was no sand. There was no sea. No earth, nor sky. No grass, nor wind. Till fire met ice in the gasping void. And from this green came the giant Ymir, first of all beings. Proud Ymir, cruelly killed. Yet from whose bones and blood and brains the world was made. The world you walk and war upon. No, nieźle. Eivor, super. No, zapowiada się dość nieźle. Jakiś tam koleś, który się urodził. No i po prostu, który został zabity w okrutny sposób. I z jego krwi i mózgu powstał świat, o który walczymy. Dobra, fajne duże łóżko. Standardowo prawie, że na ziemi się leży. Tylko są jakieś skóry. Tutaj coś mamy ciekawego? Nie. Przejdę do menu ustawień. Tak, ja chciałem tutaj sobie tylko zmienić. Oczywiście. Interfejs, nie wiem czy to było to. Też nie, rozgrywka. Może to było gdzieś tutaj. Dobra, tego tutaj nie mamy.
Dobra, niestety, ale tego tam nie miałem w tych ustawieniach, więc będę musiał włączyć grę, czego mi się nie chce robić. A chodziło mi bardziej o ustawienie innej, większego tła napisów, ponieważ lubię mieć tło napisów. Oho, biba. Fajna biba. Troszeczkę sobie grę ściszymy. Jednak o tym nie pomyślałem. Muzyka niech będzie tyle. Na 60, na 40, na 20 niech będzie. Myślę, że takie ustawienia są jak najbardziej komfortowe. Ty, święty Mikołaj, ale jesteś duży. Go. So, you see our king? Yes, good. Come, Eva. Did you find the ring? Yes. Now for our little plan. When you see us talking, be quiet as a wood mouse, and then surprise him with our gift. When you hold it out, like this, look him in the eyes and you say, Styrbjörn King, may our clans be forever bonded in friendship and in love. You think you can do that for me? Mm-hmm. Good. Tonight, you will be the cord that unite our people. I'm so proud of you, Eivor. Get up, Olaf. Stay lucid, friend. My sword is greedy. Oh, tańcz. I'm ready to fight. So nice having all of these hearty folk in our home. Spompa. Dum 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 dum. Joyless hill dogs. I imbibed Odin's brew, and I snipped the scraggly beards of troll kings. I danced naked upon the bleaching beaches. Drink, Holger, and save your poems for your king. No, nieźle. Dobra, idziemy dalej, oczywiście. Aha, super. No drink in your fist? Come on, I'll find you something. I can't. I have a tribute for your father. Oh, what a piece. That must be worth 2 sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. My father asked me, Sigurd. Sigurd? Suit yourself. But you're not getting any mead. Nie chcę nawet. Jak można dzieciom kazać pić? Nie rozumiem tego. Pobaw się. O, fajnie, dobra. Jakaś interakcja fajna. Czym będziemy się bawić? Co ona tutaj ma? Jakąś piłkę. Może kamień? Rzućmy kogoś nim. Byłoby pewnie mega zabawnie. Dobra, skończ te durnoty. Mamy misję do wykonania. O, kurka. Kurka. Ej. So, you have the ring? Good. This was worn by your grandfather in a battle on the Northern Way. Mother? Yes. Can we show Sigurd the can stones we stabbed yesterday? That's a good idea. We do that in the morning. First light. O kurde. To niezła zabawa. Say what? You have a gift to deliver. Idź już. Masz dar do wręczenia? No niby tak. No dobra, idziemy do tego całego króla. Czy tam, nie wiem, jak on tam się nazywa.
Eivor, wait. Skull! To Sturbjörn! The true king of Gurgafolga! Tonight, we are all made anew! Skull! Skull? Eivor. King. May our clans be forever bonded in friendship and love. Thank you, Eivor. Now and forever, I am pledged to you. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed, my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. Noble deeds that honor sing. The brave men slain, Valkyria wakes. Rewards for strain to Valhalla takes. And horns resound the mighty horn. For those who fight! O kurde. Ready yourself, men! Gudrid, go. Not you, Eivor. Not just yet. Jeszcze nie. Ciekawie. No, dlaczego, ciekawe, dlaczego nas zaatakowali. Akurat teraz. Dziwne. Rzadko się chyba zdarza. The curtains are raised. Nothing is true until it is severed from the branches of Yggdrasil. Mogę sobie tutaj tak po prostu wyjść? A, sama idzie, okej. Okay. Weź chociaż ten topór, w razie czego. Legnij, fajna na... Fajne, legnij. O, mamuśka. Jak wywijasz. Ale uważaj na moje nowe paznokcie. O, szlak. Go. Now. Stop! Please! Right. Go. Aha, dobra. Dziecko 5-letnie ma jechać na koniu. Spoko. Uratuj matkę. Sigurdzie. Jodley, let's end this bloodshed. Oh, I will. Speed to Valhalla. Fire! Fire! Sigurd, take the horse. All right, wait here. It's my turn to offer you a deal, slave whore. Accept your fate and die a coward here before your people. And I will spare the rest. Fight, my love! Do not listen! If I give my life, will you spare my clan? You have my word. No. No, Varen. No, Varen! Pick up your axe! Zginie jak tchórz. O, szajt. Ała. O. Kill them all! O, kurde. Ale tak jest zawsze. Mówią, że niby coś tam zrobią, tak zrobią. A tak naprawdę oni nic nie zrobią. No oczywiście cię wywalili. Jakbyże inaczej. Ha, dziwne, że nic jej nie jest.
No, wszechobecne orły. W wikingach były to kruki. Nie wiem, czy to są orły, czy jaszczębie. Ale pamiętam, że z wikingów to były właśnie kruki. Lis, czy tam wilk, raczej wilk, bo lisek to jest mały, lisek drusek. O kuźwa! O nie! Serio? Naprawdę? Tutaj chyba też są kruki. Z tego co widzę. Streams overlapped in the same DNA. Not sure why. Fix this or pull me out. I can parse the streams with a filter. Hold on. Okay, we're good. Are we? I don't know what happened, but I can work around it. You'll have to pick a stream to keep things stable. There's a third option too. I can let the Animus modulate your identity based on signal strength. It's up to you. Co to było? Dobra. Możemy grać kobietą, dobra, spoko. Tutaj mamy wybór, kobieta albo mężczyzna. Ja oczywiście wybiorę sobie mężczyznę. Dokonaj wyboru. Aha, dobra, trzeba przytrzymać. Jest i mężczyzna, nasz kochany. How long have you been chasing me, Wolfkist? 17 winters? 18? Wilcza paszczo? Do I now haunt your dreams? Do I warm your loins? You remember this? Oh, your father's axe. The weapon of a coward. A scorn snake. Ah, few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death, fighting for a glorious end. That I will not allow. You will live your final days, enthralled as a slave, humiliated. Your death would be a lonely one. Kill the rest of his crew! Make them suffer! Eivor Wolfkist is no more! That name is dead to this world! You will be worth your weight in silver. To the ship! You move. And I take your eyes, you hear me? Wind's blowing from the south. We can tack north, then cut west. Now what did I just tell you? Jest akcja. Akcja, libacja. To ja lubię. Chłop się zamknął w klatce i ten? O ja, przygniotło go. Kjotwe will skin you alive. You will never, never leave this. No feast for you, Sunin. My crew is in danger. You must be my eyes. Okej, dobra. Dobra, czyli teraz już gramy, dobra, WSD. Dobra, i kamera, nie?
Okej, WSD, spoko, Norwegia. 871 naszej ery, nie? Tam było? Rok naszej ery. Dobra, sterowanie jest jak najbardziej okej, powiem wam. Moja załoga jest w niebezpieczeństwie, tak. Zniszcz. Dobra, mamy tutaj łuk. Możemy zniszczyć te. Przeszukaj, dobra. Aha, srebro plus 3. Dobra, elegancko. Dziwne, że łukiem. Wolałbym czymś innym to zniszczyć. Szkoda, że nie mogę tych włóczni tutaj podnieść. Byłoby mi znacznie łatwiej pewnie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś chatki puchatki. Sprawdźmy sobie je. Otwarcie drzwi. Halo, halo, coś tu jest? Ładna tutaj gra świateł. A, dobra, mogę zniszczyć po prostu. Mam toporek, dobra. Nawet nie wiedziałem. Gdzie on go schował? Przeszukaj. Przeszukiwanie, okej. Otwarcie drzwi, super. Zimno. No, jak ładnie śnieg tutaj reaguje, prawie jak w Red Dead Redemption. Spinaczka. Dobra, tutaj mamy spinaczkę. Tylko czy ja mogę wejść do tego też budynku? Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się też, że tam nic nie ma. Dobra, zeskocz z tego, panie. Biegnijmy dalej. Tutaj mamy też jakiś znacznik zapytania. Wzrok Odyna. A, czyli takie typowe przeszukiwanie terenu. Premia, co to jest? Tryb stacjonarny. Ukryj panel. Ustaw znacznik. Ciekawe. Ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy też jakieś itemki. Zbierzmy sobie je wszystkie. Zniszcz to pięknie. Odgłosy pękającego drewna. Dlaczego mi się to wyświetla? To będę mógł chyba tylko wyłączyć w normalnym tam. Jak wyjdę z gry, więc na razie tego nie będziemy w stanie. Nie jesteśmy w stanie wyłączyć tych niepotrzebnych napisów. Coś mi się tutaj musiało ustawić. Niechcący. Dobra, lecimy do tych chat tutaj, przeszukać je. Też możemy coś tutaj zniszczyć. Gwoździe. No właśnie, odgłosy pękającego drewna. Tak. Niestety, albo stety, mam dar słuchu, więc tego typu informacje są mi zmędne. Piździa w kieleckim, to muszę wam powiedzieć. Tak, tak. Jesteś coraz silniejszy. Też tutaj więcej mamy. Stretch your wings, Sunen. Tu coś jeszcze jest. Do zniszczenia. Hyc, hyc. Elegancko. Tutaj możemy wejść? Oczywiście, że tak. Kurde, panie. Pytanie, kurde. Oczywiście, że możemy tutaj wejść. Przeszukajmy te tutaj. Pojemniki, super. Tutaj też mamy gwoździe. Otwórz drzwi. Halo, halo. Kopyta ci walą. Dobra. Save that for later. Myślę, że tutaj wszystko mamy już. Zapasy pełne, okej. Spinaczka ku tej wielkiej górze. Dobra.
Tam na przykład sobie idzie kruk. Ciekawe, czy mogę go ciachnąć. Tak, raku ciachu. Oj, idzie mi tutaj. O, wspinaczka. Czyli mogę się gdzieś tutaj wspiąć? O, tutaj mogę, super. Czy jest gdzieś, gdzie ja nie mogę się wspiąć? Prawie jak w Gothiku 3. O, 200. Czy ja mogę z nim coś zrobić? Mogę odzyskać strzałę, super. Z niego. Coś tutaj dalej jest? Oj, chrupło. Nie ma. Interesuje mnie ten znacznik zapytania też. To jest punkt widokowy, okej. Dobra, spoko. Czy mamy tutaj jakieś punkty widokowe? Odkryto nowe terytorium. Raczej tych nazw nie będę czytał. Nie będę ich kaleczył. Dobra, 200 padło. I ta wielka skała. A raczej góra. Ej, a moja strzała? Dobra, jest. Dobra, tutaj już nic więcej nie będzie. Mamy dalej tą misję. Nie, to jest punkt widokowy, okej. Na który możemy się wspiąć. Dobra, zobaczmy, jak ta wspinaczka będzie wyglądać. No i co, podchodzę sobie normalnie do tego, nie? Ale śmieszne. Ciekawe, czego on się chwyta. Wow. Synchronizuj. Co to jest? Uhuu, elegancko, kurde. Coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Okej, dobra, spoko. Aby otworzyć dziennik, to chyba jest tab. Dziennik zadań. Pomaga śledzić twoje postępy na aktualnym terytorium i w ramach bieżących zadań następne terytoria, okej. Aha, dobra, czyli po lewej będą moje terytoria, które odnalazłem, odblokowałem i misje do nich. Zadania i ich śledzenie, okej. Gdy śledzisz jakieś zadanie dotyczące go, informacje będą aktualizowane na mapie, na tarczy kompasu oraz w dzienniku. Dobra, tutaj mamy zadanie, więzy krwi, jakieś zadanie, dobra. I kodeks. Baza danych, nie wiem co to jest kodeks. Frakcje, bandyci i wikingowie, okej. Bandytyzm był w IX wieku dość powszechną formą spędzania wolnego czasu. Okej. Przedstawicieli tego fachu można było napotkać we wszystkich siedmiu królestwach. Byli to głównie ubodzy wywołańcy? Którzy chcieli zarabiać na życie przemocą i grabieżą. No, standardowo. Ładnie tutaj zobrazowany z czaszką. I wikingowie. To raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć. Regiony. Tutaj mamy też Norwegię. Okej. Samouczek. Parkour, okej. Aby założyć płaszcz, trzymaj B lub wybierz. Akurat szybkiego wyboru. Tu też jakieś mamy ciekawostki odnośnie rozgrywki. Raczej, żeby to wszystko ogarnąć
troszeczkę trzeba pograć. Co oczywiście zrobimy. Okej, dobra, nie będzie się świecić teraz. I myślę, że tym takim króciutkim odcineczkiem możemy zakończyć pierwszą taką przygodę z Valhalią. Więc żółwiczek, siemaneczko, widzimy się w następnym odcineczku. Zagrajmy Assassin Valhalla, zostaw łapeczkę, suba, dzwoneczek i dołącz do naszego Discorda. Pa, pa!